Cześć, nazywam się Marianna Gierszewska. Witam cię serdecznie w podcaście Okolic Ciała. Tak właśnie mam. Jeśli interesują cię tematy związane ze świadomością i samorozwojem, ta platforma jest idealnym miejscem. Miejscem do odkrycia i lepszego poznania mechanizmów i dynamik, które kierują naszą codziennością. Miejscem dojrzenia i otulenia tego, co porzucone, i wreszcie miejscem prawdy. Nie trzeba już oszukiwać i zniekształcać. Nareszcie można powiedzieć na głos, że tak właśnie mam. Witajcie, kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała. Tak właśnie mam. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o partnerstwie, a konkretnie zatytułowałam ten odcinek Dlaczego jestem akurat w takim partnerstwie. Będziemy sobie rozmawiać i przyglądać się właśnie temu, dlaczego wybieramy dla siebie właśnie takie, a nie inne partnerstwa. Co nas ciągnie konkretnie do tego człowieka? Co nas przyciąga konkretnie do takiego partnera i takiej partnerki? I co my właściwie w tym partnerstwie realizujemy? To, jak słuchajcie, wygląda nasze życie, to czego my chcemy dla siebie w tym życiu, za czym gonimy, to jak wyglądają nasze umiejętności samoregulacyjne, to jak wygląda lub nie wygląda nasze poczucie własnej wartości, własnej tożsamości, własnej autonomii, to nawet za jaką pracę się bierzemy, to jest wszystko o czymś, to jest wszystko nieprzypadkowe. To, jak wygląda nasze życie i to, jacy my jesteśmy w tym naszym dorosłym życiu. To stoi na podwalinach tego, jak było w domu rodzinnym. To stoi na podwalinach tego, jak wyglądała nasza przeszłość, jak wyglądał nasz dom rodzinny i w ogóle jak się miały historie systemowe, czyli historie w ogóle w naszej rodzinie, także te starsze. I dokładnie tak jak nieprzypadkowy jest wygląd naszego życia, dokładnie tak jak nieprzypadkowe jest to, czego my właśnie dla siebie w życiu chcemy i jakimi ludźmi jesteśmy. Dokładnie tak samo nieprzypadkowe są relacje, w które wchodzimy. Dokładnie tak samo. Nieprzypadkowe są partnerstwa, w które wchodzimy, partnerstwa, które decydujemy się budować i w które decydujemy się angażować. I chciałabym się bardzo temu dzisiaj tutaj z wami przyjrzeć i chciałabym zwrócić waszą uwagę na to, że jeżeli w nas jest oczywiście nieuświadomiona potrzeba, żeby coś trudnego sobie w partnerstwie odtworzyć albo żeby Skontaktować się z jakąś niedotkniętą jeszcze raną z dzieciństwa, to my wejdziemy w takie partnerstwo, które nam pozwoli się skontaktować z tą niedotkniętą jeszcze raną z dzieciństwa. Wejdziemy w takie partnerstwo, które nam pozwoli odtworzyć to, co trudne, chociaż oczywiście świadomie my tego dla siebie nie chcemy. No, kto by chciał dla siebie świadomie um, partnerstwa, w którym wie, że nie będzie do końca fajnie i nie będzie do końca wygodnie. Czy nie będzie do końca bezpiecznie czy stabilnie? No nie, świadomie wiadomo, że my wszyscy dla siebie chcemy em, komedii romantycznych, prawda? Czyli chcemy dla siebie pięknego życia i dobrej miłości i e, bezpiecznej miłości i stabilnego partnerstwa i stabilnego stałego związku. Ale to co, gra, to, co w nas gra w tych programach nieuświadomionych często, nieoświetlonych, niewyciągniętych na poziom świadomy. To nami zarządza częstokroć w zupełnie inny sposób, powodując, że wchodzimy w partnerstwa, które rzeczywiście tak przynoszą trud, i rzeczywiście tak nie są łatwe, i rzeczywiście tak konfrontują nas z niewygodą, a tak naprawdę konfrontują nas z tym, z czym mają nas skonfrontować. Ja często na warsztatach powtarzam taki przykład, że słuchajcie, mogłabym przed wami postawić tysiąc kobiet albo tysiąc mężczyzn. I dajmy na to 999 kobiet byłoby gotowych zacząć z tobą, drogi mężczyzno, bezpieczny, stały, stabilny, fajny, jakościowy związek, a jedna byłaby. Poza bezpieczna, więc powiedzmy, byłaby, przychodziłaby z jakimś trudem, ok? I tak samo w drugą stronę. Drogie kobiety, mogłabym przed wami postawić tysią tysiąc mężczyzn, 999 e, byłoby gotowych, żeby stworzyć z wami jakościową, bezpieczną, fajną relację, i byłby jeden, który byłby poza bezpieczny, który przychodziłby z jakimś trudem który byłby nie wiem odtrącający albo cichy albo niestabilny szarpiący jakiś przychodzący po prostu z jakimś trudem i słuchajcie jeżeli w was byłby program na odtworzenie jakiegoś trudu z dzieciństwa, jeżeli w was byłby program, który z jakichś przyczyn, i dzisiaj o tym będziemy rozmawiać, nie pozwalałby wam wejść w dobre, bezpieczne, łatwe, stabilne, pełne zaufania partnerstwo, to uwierzcie mi, że wy byście nie widziały i nie widzieli tych 999 kobiet i tych 999 mężczyzn, stabilnych, bezpiecznych, spokojnych. Popatrzyłabyś po tej sali, się rozejrzała i wskazałabyś dokładnie na tego jednego, który byłby pozabezpieczny. Rozejrzałbyś się po tej sali i wskazałbyś dokładnie na tą jedną kobietę, która byłaby pozabezpieczna. Bo jeżeli w nas gra jakiś trudny program, jakiś trudny skrypt, to my będziemy szukać dla siebie z pola nieświadomego puzla, który nam pozwoli ten trudny program odtworzyć. Po co? Po to, żeby nas postawić tak naprawdę do zagojenia tego tematu. Mark Woolin, który jest autorem on napisał chociażby książkę Nie zaczęło się od ciebie jest także terapeutą systemowym powiedział kiedyś takie zdanie: Ludzie często nieświadomie wybierają partnerów, którzy uruchomią ich ból. Ja bym powiedziała nawet, że ludzie zawsze nieświadomie wybierają partnerów, którzy uruchomią ich ból. I mówi dalej: W ten sposób mają szansę zobaczyć, przyjąć ten ból i uleczyć. Czytam jeszcze raz to zdanie: ludzie często nieświadomie wybierają partnerów, którzy uruchomią ich ból. W ten sposób mają szansę go zobaczyć, przyjąć i uleczyć. No więc tak, kochani, my stajemy do takich partnerstw, jakich dla siebie na głębokim, głębokim, głębokim poziomie potrzebujemy. I znów, to nie idzie z poziomu świadomego, to zawsze idzie z pola nieświadomego, bo świadomie, powtarzam, wszyscy chcemy dla siebie jak najpiękniej. Takie pytanie, które także często zadaję na warsztatach brzmi, jakie partnerstwo ja jestem gotowa i gotowy przyjąć. Czyli teraz chciałabym Was zaprosić, żebyście wyszli z tej takiej nagadanej już historyjki o tym, że chcę partnerstwa, w którym będzie zaufanie i będzie to i będzie sielanka i będzie tak i będzie siak. Żebyście wyszli z tej narracji, wyszli z tej opowieści i poczuli rzeczywiście, jak ja partnerstwo jestem gotowa przyjąć. Jak ja partnerstwo jestem gotowy przyjąć. Czy ja jestem gotowa i gotowy przyjąć czyjąś uwagę? Czy jestem gotowa i gotowy przyjąć czyjąś miłość? Czy ja jestem gotowa i gotowy przyjąć wspólnotę i budować wspólnotę? To nie jest oczywiste. To nie jest oczywiste, bo chociażby tam, gdzie my w naszym domu rodzinnym nie widzieliśmy rodziców, którzy budują jakąkolwiek wspólnotę. Albo tam, gdzie to, co wspólne i to, co razem kojarzyło się nam z ciężarem, z jakimś takim duszeniem, bo na przykład mieliśmy bardzo bliską relację z naszą mamą za bliską, taką w nadopiekuńczości to tam my możemy nie być w ogóle otwarci na tę wspólnotę. A to tylko kilka przykładów. Takich domów, które gdzieś na życie dorosłe nas zamykają na to poczcie e, i chęć budowania Wspólnoty. Większość partnerstw, kochani, rozpoczyna się na ranach, <gryw> powiedziałam to. Większość partnerstw rozpoczyna się na ranach. E, na pewno każde partnerstwo. Które się rozpoczyna, kiedy my jesteśmy młodzi, albo które rozpoczyna się jeszcze w szkole. Na przykład znam takie pary. Pracuję także z takimi parami, gdzie ona, on poznali się w gimnazjum, czy poznali się w liceum. Tam zawsze wchodzimy z poziomu rany. I to nie jest dobre, to nie jest złe, to po prostu takie jest. Słuchajcie, nie oceniajcie tego. Tak naprawdę można powiedzieć, że z poziomu rany mogą nie wejść tylko te osoby, które zrobiły już Kawał roboty ze sobą. A więc czasami to jest powiedzmy po drugim, po trzecim rozwodzie, <grym> czasami po pierwszym rozwodzie, bo jednak te pierwsze partnerstwa to są zazwyczaj właśnie spotkania z poziomu rany, z poziomu niespełnionych dziecięcych potrzeb. I można powiedzieć, że kiedy my wchodzimy w ten nasz pierwszy taki długotrwały, stały, stabilny związek, my wchodzimy tam z automatu, słuchajcie. Wchodzimy tam z automatu. Co to znaczy? To znaczy, że Coś widzieliśmy w domu rodzinnym. Jakieś wzorce mamy wdrukowane, jakąś potrzebę więzi mamy wdrukowaną, mamy wdrukowaną i mamy w zapisie taką, a nie inną historię swojej więzi z mamą, swojej więzi z tatą. I słuchajcie, tacy idziemy do partnera, tacy idziemy do partnerki. Znam wiele par, wiele par, które teraz się nawet zatrzymuję, bo to są także pary, które znam z mojej rodziny, które miały bardzo trudno w domu rodzinnym. I ona i on mieli bardzo trudno w domu rodzinnym i tylko wyszli z tego domu rodzinnego i od razu się złapali siebie nawzajem. Po co? Po to, żeby mieć pretekst do tego, żeby opuścić ten trudny dom rodzinny. I czasami partnerstwo jest dokładnie po to. Jest po to, żeby w cudzysłowie mówiąc Uwolnić nas z domu rodzinnego, albo uwolnić nas od rodzica, który jest w nadopiekuńczości wobec nas, albo po to, żeby nas uwolnić z przemocowego domu, tak? Czyli te dary, które przynoszą partnerstwa, one są nieoczywiste, czasami są bardzo, bardzo nieoczywiste. I teraz wyobraźcie sobie, że takie małżeństwo się kończy. I ona czy on mówi: No i po co ja byłam? w tym małżeństwie. Po co ja w nie w ogóle weszłam? Po co ja w nie w ogóle wszedłem. No ale zobaczcie ile dało, zobaczcie ile to wam wtedy dało, tak? Ile im to wtedy dało, że oni mogli się siebie nawzajem chwycić i chwycili się nawzajem po to, żeby wyjść z tych trudnych domów rodzinnych. Więc każde partnerstwo, po pierwsze, ma i zawiera w sobie jakiś prezent dla nas. A po drugie, każde jedno partnerstwo nas stawia do naszych własnych tematów, z którymi jeszcze nie zdążyliśmy zapracować. Bert Hellinger, twórca ustawień systemowych, powiedział, że większość z nas na dzień dobry w partnerze, w partnerce, szuka idealnej mamy, której nie było. <ścoughs> I powiem Wam, że pracując z ludźmi na warsztatach grupowych, indywidualnych, na kampach, to się rzeczywiście bardzo, bardzo potwierdza. To jest takie... Zresztą pewnie, pewnie znacie ten moment w sobie, gdzie wchodzicie w partnerstwo i czujecie taką ogromną ulgę, że o, to jest ten! O, to jest ta! Od dziś moje życie już będzie tylko y, słodko-różowe. Od dziś już nie zaznam bólu. Od dziś już tylko miłość i złote mleko. I to jest właśnie ta nadzieja na tą idealną mamę. I... Y, Prawdziwa praca w partnerstwie, kochani, zaczyna się wtedy, kiedy my, prędzej czy później, to się zazwyczaj dzieje w okolicach pierwszego roku, my dostrzegamy, że kurde, ten nasz partner, ta nasza partnerka, to nie jest nasza mama, że ten partner, ta partnerka ma swoje limity w cieple, w dawaniu, w bezwarunkowości. I wtedy dostrzegamy, że okej, okay, to jest człowiek. To nie jest Bóg. To nie jest ideał. To nie jest moja mama. To jest mężczyzna. To jest kobieta, z którym zdecydowałam i z którą zdecydowałam się żyć. I tutaj się zaczyna, kochani, praca nad partnerstwem. Tu się zaczyna praca nad związkiem. Można powiedzieć, że praca nad związkiem zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się pierwsze zetknięcie z starką. Czyli pierwsze wyjście z tego idealnego obrazka. O tym, że mój partner będzie moją mamą, że moja partnerka będzie moją mamą. Co to znaczy, że mój partner będzie moją mamą, moja partnerka będzie moją mamą? Co znaczy w ogóle, że my szukamy w partnerstwie mamy? To znaczy, że my szukamy tego rodzaju zaopiekowania, tego rodzaju bezwarunkowości, tego rodzaju przyjęcia, tego rodzaju. Bezkompromisowości w kochaniu, my szukamy tego rodzaju dawania, my szukamy tego rodzaju cyca, my szukamy tego rodzaju zrozumienia, my szukamy tego rodzaju utulenia, ukojenia. My bardzo, bardzo dużo zazwyczaj od tego naszego partnerstwa chcemy. I dla partnerstwa to jest, słuchajcie, nie do przeskoczenia. Partnerstwo e, musi być na miarę i my w partnerstwie potrzebujemy chcieć na miarę partnerstwa. I zawsze, zawsze. Jeżeli my chcemy za dużo od partnerstwa, albo my chcemy naszego partnera traktować jak mamę, czy naszą partnerkę traktować jak mamę, tam zawsze się zacznie rozłamywać. Albo zacznie się rozłamywać relacja jako taka, albo na przykład zacznie się rozłamywać seks, albo zacznie się rozłamywać komunikacja. Z tym seksem to jest często, choć może to um, temat na inny odcinek. Natomiast tam, gdzie my jesteśmy w jakiejkolwiek relacji krzyżowej w partnerstwie, a więc czy jesteśmy w roli matki, czy jesteśmy w roli dziecka, czy jesteśmy w roli ojca. Tam się nie może udać seks, tam się nie może udawać życie seksualne, bo z mamą, z tatą, ani z dzieckiem się nie śpi. I teraz, co nam kochani daje ta wiedza, że większość z nas zaczyna partnerstwo z poziomu deficytu, z poziomu pustki, z poziomu braku, że większość z nas zaczyna i wchodzi w partnerstwa, po to żeby coś sobie zapełnić, choć często krócej nie umiemy nazwać co, co chcemy mieć zapełnione, ale tak, często wchodzimy w partnerstwo właśnie po to, żeby zapełnić jakiś brak, żeby zapełnić jakąś pustkę. Więc co nam daje świadomość tego? Bo pytanie, które często dostaję, brzmią: a co mi daje to, że ja to wiem? A co mi daje świadomość? Kochani, świadomość to jest pierwszy krok. Jak mówiła moja nauczycielka o stawień systemowych, świadomość to jest 80%, więc to może nawet więcej niż pierwszy krok, bo kiedy mamy coś uświadomione, wtedy możemy zmieniać wzorzec. Kiedy mam uświadomione, że w kółko skręcałam w lewą stronę, mogę się świadomie zatrzymać na tym rozstaju dróg i być może po raz pierwszy skręcić w prawo. Świadomość jest kluczem: bez świadomości nie mamy nic, kochani. Więc dlatego właściwie ten odcinek żeby sobie uświadomić z jakiego miejsca ja wybrałam partnera, którego wybrałam, żeby uświadomić sobie z jakiego miejsca ja wybrałem partnerkę, którą wybrałem. I kiedy sobie to uświadamiamy, wtedy możemy zacząć to koić, wtedy możemy zacząć to goić. Dopóki nie mamy czegoś nazwanego, dopóty nie mamy do tego dostępu. A jak i pewnie już to wiecie, jeżeli ze sobą pracujecie jak, jakąkolwiek metodą, to pewnie już to wiecie, że kiedy mm, coś jest adekwatne, że kiedy coś jest prawdziwe, że kiedy odkryjecie jakieś zdanie, które jest w Was prawdziwe na temat Waszego związku, na temat Waszej relacji, na temat relacji z kimś, czy na temat jakiegokolwiek innego obszaru w Waszym życiu, wtedy przychodzi ulga i wtedy dopiero otwiera się potencjalna możliwość do zmiany i do transformacji. Więc pytanie, na które bym teraz chciała odpowiedzieć i którym bym się teraz chciała z Wami zająć, brzmi, no to OK, co wpływa na nasz wybór partnera, co wpływa na nasz wybór partnerki, dlaczego wchodzimy w takie a nie inne partnerstwa? Dlaczego interesują nas takie a nie inne partnerstwa? No więc po pierwsze, na wybór naszego partnerstwa wpływa relacja z naszą mamą. I to się tyczy każdego kochań, to się tyczy kobiet i to się tyczy mężczyzn. Wygląd naszej relacji z mamą. Relacji z mamą oczywiście z okresu dziecięcego. Dlaczego mama Słuchajcie, nasza mama jest opiekunem numer jeden dla każdego z nas, znów podkreślam to. Mama jest opiekunem numer jeden. To nie znaczy, że tata jest B, zły, gorszy, żon ma drugie miejsce na podium. Nie. Numer jeden to nie znaczy lepszy. Po prostu z mamą zawiązujemy relacje najpierw. Dlaczego? No bo żyjemy sobie w jej środowisku śródmacicznym przez 9 miesięcy, słuchamy jej bicia serca, słuchamy jej głosu i już w trakcie życia prenatalnego zawiązujemy z nią więź. W trakcie życia prenatalnego przez łożysko, przez pępowinę Czujemy emocje, które czuje mama, odbieramy środowisko, świat w jakiś konkretny sposób. Już tam jesteśmy się w stanie nauczyć emocjonalności naszej mamy, już na etapie życia prenatalnego, a więc tak, mama jest opiekunem numer jeden. Mama jest tym pierwotnym zapisem bliskości i intymności, który my potem realizujemy w naszym życiu dorosłym. Z nikim, kochani, z nikim, podkreślam to, nie mamy tak intymnej relacji, jaką mamy z naszą mamą. To nawet się nie trzeba nad tym zastanawiać, przechodzimy przez jej drogi rodne. Z nikim nie mamy tak bliskiej relacji, jaką mamy z naszą mamą. Tam jest ciepło ciała, tam jest przechodzenie przez jej drogi rodne, przez kanał rodny, rodzenie się przy niej, z nią, my tego doświadczamy razem. Potem jesteśmy na piersi, mamy lub nie jesteśmy, to też dla nas jakiś zapis. Jesteśmy karmieni piersią lub nie jesteśmy, to też dla nas jakiś zapis. Mama się nami opiekuje w trakcie połogu, przez pierwsze tygodnie, miesiące życia, jest pierwszą, która nas dotyka. To też dla nas jakiś zapis, czy mama nas dotyka, czy nie dotyka, jak nas dotyka, i tak dalej, i tak dalej. A więc ta relacja z naszą mamą jest tą bazą na temat bliskości, intymności, dawania i brania. To jest baza, jeżeli chodzi o te tematy dla nas, na życie dorosłe. No, więc kilka pytań teraz, jak zawsze u mnie. Zastanówcie się i poczujcie, jaką mamy pamiętasz. Jako trzylatka, czterolatka, pięciolatka, choć oczywiście wpływ ma także to wszystko, czego świadomie nie pamiętamy, ale czego doświadczyliśmy, ale chciałabym Wam zadać pytanie o Waszą pamięć tutaj. Co pamiętasz, jaką mamy pamiętasz? Czy pamiętasz, mamy stałą, stabilną, spokojną, działającą, przewidywalną? Mamy, która była być może niestabilna, niespokojna, ambiwalentna, raz taka, raz taka, szarpiąca, krzykliwa, przemocowa, obrażająca się, a może obojętna, jaką mamy pamiętasz? I od razu sprawdź, ile z tego odtwarzać się w partnerstwie. Czy w podobny sposób zdarzać się doświadczać partnera? Jak często? Czy w podobny sposób zdarzać się doświadczać partnerki? Jak często? Idziemy dalej. Co się działo z Twoim ciałem przy mamie? I być może tutaj masz yy, na przykład jakieś opowieści od swojej mamy, bo być może na przykład byłaś czy byłeś dzieckiem kolkowym, a być może bolał Cię brzuszek często przy mamie. A być może bałaś się, bałeś się odezwać i miałaś, miałaś gule w gardle, przy mamie. A być może byłeś, byłaś rozluźniona. A być może czułaś, czułaś się bezpiecznie. Jak reagowało twoje ciało? Co tam pamiętasz? Nawet dla tych, którzy teraz nie prowadzą i mają chwilę czasu, możecie sobie nawet zamknąć oczy i się z tym pytaniem skontaktować. Wasze ciało też wam podpowie, bo ciało pamięta. I teraz sobie znowu sprawdźcie, jak często. Czujecie ciało w podobny sposób przy partnerze, przy partnerce? Czy to jest ciało, które jest otwarte, które jest rozluźnione, czy raczej zamknięte, nieufne, schowane, wycofane, z gulą w gardle? I wreszcie trzecie pytanie, co czułaś? Co czułeś przy mamie głównie? Czułaś spokój? Czułeś się komfortowo? Czułeś się zaopiekowana, zaopiekowany? Czułaś się widziana? Czułeś się słyszany? Czułaś się adekwatna, czułeś się chciany. A może czułaś, że cały czas się musisz starać. Może czułeś tęsknotę, może czułeś samotność, może czułaś niepewność, może czułaś zagubienie. Może pracowała ci tam jakaś rana, czułaś się porzucona, Czułaś się odrzucony, czułaś się zdradzona, czułaś się upokarzana. Czułeś się traktowany niesprawiedliwie, może czułeś smutek, czułaś żal, co czułaś przy mamie, co czułeś przy mamie, czego było dużo. I znowu sprawdź, ile z tego odtwarzać się w partnerstwie. Jak często te same poczucia, to samo szarpanie, te same emocje odtwarzają się w partnerstwie. I tutaj, kiedy rozmawiamy o naszej mamie. Bo już zaczęły do Was na pewno przychodzić jakieś odpowiedzi. Kiedy rozmawiamy o naszej mamie, nie możemy pominąć tematu stylów przywiązania i nie możemy pominąć tematu teorii więzi. Teorią więzi zajmował się John Bowlby w latach 50.-60. ubiegłego wieku i później do jego prac badawczych, do jego badań nad więzią matki i dziecka dołączyła Mary Ainsworth, która wyróżniła w tamtym czasie trzy style przywiązania a na dzień dzisiejszy mamy już cztery główne style przywiązania. I ja wam po troszeczkę je wszystkie opiszę, żebyście też mogły i mogli sprawdzić, jak to jest u mnie, jak to było u mnie, a więc co mi się będzie odtwarzało i co mi się odtwarzało do tej pory w tym życiu dorosłym i w tych relacjach partnerskich. No więc tak naprawdę style przywiązania łączą się na takie dwie główne podgrupy. Mamy albo bezpieczny styl przywiązania, albo style przywiązania pozabezpieczne. I teraz... Jeżeli my byliśmy wychowani w tym bezpiecznym stylu przywiązania, więc nasza mama kojarzyła nam się z stabilnością, z bezpieczeństwem doświadczaliśmy opieku jako spokojnego, jako widzącego, jako pewnego, jako responsywnego, jako przewidywalnego, wtedy My na życie szukamy dla siebie naprawdę jakościowych relacji, stabilnych relacji, spokojnych relacji, relacji, w które są zaangażowane dwie strony, relacji, w których jest miejsce na wspólne i na autonomiczne. My szukamy dla siebie naprawdę dobrej jakości relacji i o tym za chwilę będę mówiła więcej. Natomiast jeżeli byliśmy wychowani w jakimkolwiek stylu przywiązania poza bezpiecznym, czy mieliśmy nieobecnego rodzica, czy mieliśmy ambiwalentnego, a więc szarpiącego się i niestabilnego rodzica czy mieliśmy przemocowego rodzica czy mieliśmy używkowego rodzica tam, jako dorośli na dzień dobry, mając taką a nie inną bazę szukamy dla siebie no nazwę to takim słowem byle jakich relacji e, wchodzimy w relacje które są częstokroć oparte na lęku oparte na strachu oparte na kontroli oparte na staraniu się oparte na niepewności i my znów świadomie nie wiemy, czemu wchodzimy w takie relacje. Nie wiemy, czemu, biorę to w cudzysłów, czemu trafiamy na takich ludzi. A ja Wam za chwilę pokażę, że trafiasz na takich ludzi, na jakich masz dokładnie trafić, biorąc pod, pod uwagę Twoją taką, a nie inną przeszłość. I że tutaj nie chodzi o los, nie chodzi o fatum, nie chodzi o pecha, którego, jak twierdzisz, być może masz. Chodzi po prostu o zapisy, które w tobie pracują. W tobie, jako w jednostce, a dalej, jeszcze w tobie, jako w dziecku swoich rodziców i wnuczce, prawnuczce swojej babci, prababci czy dziadka, pradziadka. Czyli chodzi też o to wszystko, co się działo w systemie rodzinnym, ale o tym za chwilę. No dobra, no to lecimy po kolei. Cztery style przywiązania, ok? Zaczynamy od tego, o którym już trochę zaczęłam mówić, a więc styl przywiązania bezpieczny. Tam, gdzie Powtarzam, rodzic był stabilny, responsywny, przewidywalny, stały w reakcjach, widzący tam, gdzie sam siebie regulował i nie szukał do tego alkoholu, czy um, jedzenia, czy seriali, czy plotek, czy nas, nie używał jako dzieci do wyregulowania siebie i swoich emocji. To rodzic, który po prostu był stały, stabilny, przewidywalny i responsywny. Jeżeli my byliśmy wychowani w takiej atmosferze, w takim domu rodzinnym, mieliśmy do czynienia z taką mamą, spokojną, stabilną, przewidywalną, responsywną, będę te słowa powtarzać, niech one się w waszym serduchu zasieją dobrze. To jeżeli mieliśmy do czynienia z takim opiekunem i z takim domem rodzinnym, to w nas się wykształciło piękne poczucie własnej tożsamości, a więc kim ja jestem, piękne poczucie własnej autonomii, a więc to jestem ja, to jest moje, a to jesteś ty, to jest twoje. Piękne poczucie własnej wartości, a więc ja wiem, ile jestem warta i wart, i wiem, że jestem warta i wart naprawdę dużo, i w to nie wątpię, i nie ma w tym temacie we mnie wątpliwości. Jeżeli byliśmy wychowani w takich okolicznościach, przy takim opiekunie, z taką atmosferą w domu rodzinnym, to my mamy zaufanie do siebie i mamy zaufanie do świata, i szukamy dla siebie jakościowych przestrzeni, i nie boimy się problemów, i mamy wykształcone umiejętności samoregulacyjne, umiemy nazywać swoje emocje, umiemy sobie radzić ze swoimi emocjami. I jakich partnerstw wtedy dla siebie szukamy? Szukamy dla siebie partnerstw stałych i stabilnych, co nie oznacza, że nudnych. Szukamy dla siebie partnerstw, gdzie jest wspólnota, gdzie jest rzeczywiście partnerstwo, a nie znów jakieś relacje krzyżowe, rodzic dziecko. Szukamy dla siebie relacji, w których jest bliskość, ale to jest bliskość, która jest zdrowa. Szukamy dla siebie relacji, w których jest miejsce i na wspólnotę, i na autonomię, czyli i na razem, i na moje indywidualne. Szukamy dla siebie partnerstw, które nas. Które pomagają nam wzrastać, a nie w których marniejemy. Szukamy dla siebie partnerstw, w których dwie osoby chcą się tak samo bardzo i dwie osoby są tak samo bardzo zaangażowane i dwie osoby są w tym partnerstwie na poważnie. A więc szukamy dla siebie dobrych, jakościowych, bezpiecznych przestrzeni partnerskich. Jeżeli natomiast byliśmy wychowani w stylu przywiązania unikającym, a więc mama była nieobecna. Mama była nieresponsywna. Mama była nieobecna, bo bardzo, bardzo szybko wróciła do pracy. Takie historie słyszę na warsztatach albo mama wyjeżdżała często w delegacje, albo mama miała depresję poporodową i opiekowała się, jeśli w ogóle mogła, opiekowała się w sposób mechaniczny, a nie w sposób, który był oparty o więź i widzenie tego dziecka. Albo mama, która chorowała i trafiała do szpitala. Albo mama, która była pochwycona przez jakąś traumę czy przez jakiś konflikt, więc tak jakby fizycznie była, ale psychicznie nie było jej wcale. Jeżeli byliśmy wychowani w takim domu rodzinnym, przy takiej opiekunce, w takiej atmosferze, to my tam jako dzieci nauczyłyśmy się i nauczyliśmy się zaspokajać swoje potrzeby sami. No bo wyobraźcie sobie, co czuje dziecko, wobec którego rodzic jest nieresponsywny wobec którego rodzic jest nieobecny, nie ma tego rodzica. Dziecko czeka, 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 albo płacze, 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 a rodzica nie ma, bo go nie ma, albo go nie ma, bo nie przychodzi. Albo ten rodzic jest, ale kompletnie nie jest dostrojony do dziecka, bo jest tylko pod kątem opieki mechanicznej. Takie dziecko wtedy uczy się po pierwsze nie polegać na opiekunie, czyli w życiu dorosłym nie polegać w ogóle na ludziach, Uczy się koić się samo, radzić sobie samo, i w ogóle nie ma zaufania do ludzi. Więc w jakie partnerstwo może potem taka osoba z takiego stylu przywiązania wejść? To może być osoba, która w sercu ma ogromną, ogromną tęsknotę i ogromną potrzebę bliskości, ale na zewnątrz może siedzieć w masce: Nie zależy mi, mam to w dupie, nie potrzebuję, ja wcale nie potrzebuję. To może być osoba, która może się oddalać w partnerstwie, może tworzyć dystans w partnerstwie. Ja nazwałam ten podpunkt razem, ale osobno. To może być osoba, która może w ogóle nie ufać swojemu partnerowi, albo swojej partnerce, albo może mieć problem z bliskością, albo może mieć problem z angażowaniem się, może się wydawać odsuwająca, zimna, bardzo niezależna. Taka aż wiecie, trudna, trudna, do, trudna do złapania, trudna do objęcia, trudna do tworzenia i współtworzenia blisko i współtworzenia razem. Z drugiej strony to może być też osoba, która sobie odtworzy jeden do jednego tą relację z mamą, czyli poszuka sobie także partnera czy partnerki, która lub który jest nieobecny. Może to być osoba, która sobie znajdzie na przykład partnera, który cały czas wyjeżdża w delegację albo jest kierowcą, więc go nie ma przez długie, długie, długie tygodnie. To może być osoba, która em, znajdzie sobie partnerkę, której często nie ma, albo która nawet kiedy jest, to tak jakby jej nie było. Po to, żeby sobie odtworzyć jeden do jednego, tą nieobecność mamy w domu rodzinnym. Jeżeli dorastaliśmy w domu z przywiązaniem lękowo ambiwalentnym, a więc tam, gdzie rodzic był niespójny w reakcjach, niestabilny w reakcjach, nieprzewidywalny w reakcjach. Więc można było, weźcie sobie taki przykład, że na przykład jednego dnia, nie wiem, zbijasz szklankę, mama reaguje w taki sposób, innego dnia, zbijasz szklankę, mama reaguje w zupełnie inny sposób. Albo jednej nocy płaczesz, mama do Ciebie przychodzi, a jednej nocy płaczesz, mama do Ciebie nie przychodzi. Albo jednej nocy płacz, płaczesz więcej. Więc mama do ciebie nie przychodzi, a jednej nocy płaczesz mniej, budzisz ją rzadziej, więc mama do ciebie przychodzi. Więc tam, gdzie my byliśmy wychowani w takiej niestabilności i niespójności przekazu, mamy, my tam jako dzieci byliśmy w ogromnym lęku, w ogromnej niepewności. W ogromnej wrażliwości, takiej nadwrażliwości na tego opiekuna, żeby wychwycić, jak mama zareaguje teraz, jak mama zareaguje teraz. I także, jako dzieci, jeżeli byliśmy wychowani w takim stylu przywiązania, byliśmy w ogromnym staraniu się o to, żeby mama na nas zwróciła uwagę, i tym razem, żeby zareagowała spokojniej, albo tym razem, żeby do nas podeszła. W jakie związki na życie dorosłe będziemy wchodzić, jeżeli byliśmy wychowani w takim stylu przywiązania, w stylu przywiązania lękowo-ambiwalentnym? Możemy wchodzić w związki, w których będziemy się cały czas starać, dokładnie tak, jak staraliśmy się jako dzieci. Możemy wchodzić w związki, w którym będziemy żyć non-stop w lęku o to, że partner czy partnerka nas odrzuci. Możemy wchodzić w związki, w których będziemy zaabsorbowani partnerką i zaabsorbowani partnerem. Możemy wchodzić w związki, w których będziemy. Bardziej niż skupieni na sobie, będziemy skupieni cały czas na zadowalaniu partnera, cały czas na zadowalaniu partnerki. Możemy także wchodzić w związki, w których będziemy mieć częsty roller coaster. Czyli nigdy nie wiadomo, jak Twój partner zareaguje, nigdy nie wiadomo, jak Twoja partnerka zareaguje dokładnie tak, jak mieliśmy to w dzieciństwie. I ostatni styl przywiązania. Styl przywiązania zdezorganizowany czyli tam, gdzie w domu była przemoc psychiczna lub fizyczna, albo było zaniedbanie, albo brakowało w ogóle nawet podstawowych środków do e, higieny, albo dom był używkowy, albo e, rodzice byli zaniedb zaniedbujący, mama była zaniedbująca, albo w ogóle nie było opiekunów i tego kontaktu z opiekunami nie było w ogóle. Jeżeli my byliśmy wychowani w takim domu rodzinnym, przy takiej mamie, w takiej atmosferze, w jaki związek możemy wejść jako ludzie dorośli? Słuchajcie, w takich domach rodzinnych dzieci no, użyję tego słowa robiły, co mogły, więc my będziemy wchodzić dokładnie w takie same związki na życie dorosłe, a więc możemy wchodzić w związki, w których będzie masa szarpnięć masa niewiadomej, dokładnie tak jak nie było wiadomo, czy tata wróci pijany, czy nie, czy tata będzie krzyczał, czy nie, czy mama będzie krzyczała, czy nie, czy będą pieniądze, czy nie będzie pieniędzy, czy będzie biednie, czy nie będzie biednie. Możemy wchodzić dokładnie w takie związki, gdzie jest bardzo dużo niestabilnego, bardzo dużo nieprzewidywalnego, możemy wchodzić w związki, gdzie jest bardzo dużo mataczenia, przekoloryzowywania, kłamstwa, możemy wchodzić w związki, w których Odreagowujemy za pomocą ciała, czyli w związku, gdzie jest dużo seksu i ten seks jest szarpiący, ale to nie jest seks, który u swoich podwalin ma. Czułość, miłość, widzenie, ale raczej usuwanie jakiegoś wielkiego napięcia, które w sobie czujemy. Możemy wchodzić w związki, w których szukamy dla siebie mocnych bodźców, a więc jest dużo skrajności, dużo adrenaliny, dokładnie takiej adrenaliny i takich skrajności, jakich doświadczaliśmy w naszym domu rodzinnym. Możemy także wchodzić w związki, w których bazą jest nasza kontrola, nasza nadodpowiedzialność, tym bardziej jeśli w obliczu na przykład używkowego domu albo w obliczu rodziców, którzy byli niekompetentni jako rodzice w naszym dzieciństwie. Tam, gdzie my w takich domach właśnie, gdzie była używka czy niekompetencja któregoś z opiekunów, tam gdzie my byliśmy tam jako dzieci w nadodpowiedzialnościach, a więc byliśmy ratownikami i braliśmy wszystko na swoje barki, doradzaliśmy i zajmowaliśmy się tym, czym było trzeba, więc czasem to było gotowanie, czasem zakupy, a czasem młodsze rodzeństwo, a czasem to jeszcze szliśmy tacie i nawet powódkę na przykład, albo Mamy szliśmy po wódkę albo szliśmy prosić obcych ludzi o pieniądze, czyli tam, gdzie myśmy jako dzieci brali wiele na swoje barki, tam gdzie stawaliśmy w wielu nadodpowiedzialnościach i musieliśmy, żeby przeżyć, stawać w kontroli, możemy dokładnie odtwarzać takie same partnerstwa w życiu dorosłym, czyli partner, który jest bezradny, partner, którego widzimy jako kompletnie niekompetentnego dorosłego. I my, którzy, które wszystko bierzemy na swoje barki. Oczywiście to może być też sytuacja odwrotna, tak? Czyli to nie musi dotyczyć tylko, dotyczyć tylko kobiet, które biorą na swoje barki, ale także mężczyzn, tak? Czyli wtedy mężczyzna, który jako chłopiec doświadczał niekompetentnych czy używkowych rodziców albo kompletnego zaniedbania w domu rodzinnym, znajduje sobie partnerkę, która jest... Można powiedzieć, do uratowania, i my wtedy znowu wchodzimy w te nadodpowiedzialności i w te kontrole. Możemy także, jeżeli doświadczyliśmy zdezorganizowanego stylu przywiązania w dzieciństwie, możemy także wchodzić w partnerstwa, gdzie kompletnie odtwarzamy sobie trójkąt dramatyczny. A więc w domu rodzinnym być może było przemocowo, być może było mm, agresywnie, być może był krzyk, i na przykład. Tata był katem, mama była ofiarą, a my wchodziliśmy wtedy jako dziecko, wklejaliśmy się w rolę ratowniczą i na dzień dzisiejszy możemy sobie szukać dokładnie takich partnerstw. A więc szukamy sobie na przykład partnera, który będzie dla nas tym katem. My jesteśmy w roli ofiary i rodzimy dziecko, które będzie stało nam do roli ratowniczej, albo na przykład nasza przyjaciółka jest w roli ratowniczej, tak? Czyli my też sobie możemy jeden do jednego odtwarzać. Albo pełen trójkąt dramatyczny, czyli kat, ofiara, ratownik, albo możemy sobie odtwarzać pewne kąty tego trójkąta dramatycznego, czyli możemy na przykład my się czuć w roli ratownika, a naszego partnera widzieć jako ofiarę, albo naszą partnerkę widzieć jako ofiarę. Więc tak to wygląda, kochani, i to um, już jest dla Was do rozpoznania, jak ja się miałam. W moim domu rodzinnym, jak ja się miałam i miałem w relacji z moją mamą, i jakie partnerstwo sobie w związku z taką, a nie inną bazą wybrałam i wybrałem, bo ja wiem, że to jest jakby, kurde, trudne do przełknięcia. Ja wiem, że to jest trudne do przełknięcia. Pomyśleć sobie na przykład, że znalazłaś nieobecnego partnera, bo dokładnie takiego spolenia świadomego dla siebie szukałaś. Albo, że znalazłeś sobie partnerkę, która na ciebie krzyczy, bo dokładnie takiej spolenie świadomego dla siebie szukałeś. Albo, że znalazłaś sobie partnera, który był przemocowy, bo dokładnie takiego spolenie świadomego dla siebie szukałaś. Albo, że znalazłeś sobie partnerkę, która cały czas wyjeżdżała w delegację, bo dokładnie takiej spolenie świadomego dla siebie szukałaś. Ja wiem, że to jest niewygodne. Ja sobie bardzo wyraźnie zdaję z tego sprawę, ale słuchajcie tylko, kiedy my sami sobie pozwolimy dotknąć tego, co prawdziwie niewygodne i prawdziwie bolesne. Po drugiej stronie tego jest ulga, jest transformacja, jest zmiana, jest nowa, inna, lepsza jakość. Relacji partnerskiej i właściwie kochani mogłam powiedzieć całego waszego życia. Dalej, o czym już troszeczkę powiedziałam co wpływa na Nasz wybór takiego, a nie innego partnera i partnerki, co wpływa na nasz wybór takiego, a nie innego partnerstwa. Na wybór takiego, a nie innego partnerstwa wpływa potrzeba realizowania pewnych ról. Nasza potrzeba realizowania pewnych ról. Ja już tutaj troszeczkę o tym powiedziałam, bo mówiłam o tym w kontekście mamy, że jeżeli w domu rodzinnym Byliśmy w jakiejś roli wobec mamy, wobec taty, to to możemy realizować dalej w partnerstwie. Tak. I chciałabym to jeszcze poszerzyć. Jeżeli my, na przykład, byliśmy dziećmi nadodpowiedzialnymi, i tutaj jest wiele ról nadodpowiedzialnych, w których my mogliśmy tkwić jako dzieci, a więc być może byliśmy Ratownikami, być może byliśmy opiekunami naszej mamy, opiekunami naszego taty, być może byliśmy rodzicami naszych rodziców, być może byliśmy mediatorami, sędziami, być może byliśmy stawiani do roli wszechwiedzącego i wszechwiedzącej, być może byliśmy stawiani do roli gołębia pocztowego. Jakakolwiek funkcja i rola by to nie była, my możemy ją dalej kontynuować w naszym partnerstwie. I to się bardzo często pokazuje, jeżeli my byliśmy opiekunami naszych rodziców, my często częstokroć w partnerstwie ma Mamy dalej taką ciągotę, żeby się opiekować naszym partnerem, żeby się opiekować naszą partnerką. A więc jesteśmy wobec tego partnera, wobec tej partnerki w roli matki lub ojca, w roli po prostu rodzica naszej partnerki czy rodzica naszego partnera. Ale kochani, uwaga, uwaga, może się też wydarzyć tak, że jako dzieci byliśmy w nadodpowiedzialnościach. Opiekowaliśmy się naszą mamą, czy opiekowaliśmy się naszym tatą, ratowaliśmy naszą mamę, czy ratowaliśmy naszo, naszego tatę. I kiedy idziemy do partnerstwa, idziemy do partnerstwa już nie jako nadodpowiedzialne dzieci, ale jako bardzo zmęczone, przemęczone, sforsowane i przeforsowane dzieci. I wtedy stawiamy się do relacji partnerskiej jako kto? Jako małe dziecko. Tak, jakbyśmy mówiły i mówili do naszego partnera, partnerki: Ja już tyle dałam, teraz proszę, ty się mną zajmij, jakbym ja była twoim dzieckiem, bo nigdy nie miałam rodziców. Ja już tyle dałam, błagam teraz, ty się mną zajmij, bo jestem bardzo małym, przemęczonym chłopcem. I wtedy się wklejamy w rolę dziecka. Bardzo chciałabym to zaznaczyć, moi drodzy, że w roli dziecka w partnerstwie są ci, którzy z jakichś przyczyn nie mieli całego lub części dzieciństwa. Powtarzam to zdanie jeszcze raz, bo jest bardzo ważne i chciałabym, żeby was przenikło do szpiku kości, do roli dziecka. W partnerstwie wkleja się ta i ten, która i który z jakichś przyczyn nie miał całości bądź kawałka dzieciństwa. My dlatego wchodzimy w rolę dziecka w partnerstwie, bo szukamy, żeby ktoś się nami zajął, żeby ktoś nas utulił, żeby ktoś się nami zaopiekował, żeby ktoś dał to ciepło i ten rodzaj widzenia, ten rodzaj widzenia, który jest zrezerwowany dla rodzica. Czyli takie pełne, bezwarunkowe widzenie i przyjmowanie. Nas takimi, jakimi jesteśmy. Jeżeli, na przykład, jako dzieci i tutaj jeszcze raz wrócę do tej nadodpowiedzialności byłyśmy ratownikami, albo byliśmy ratownikami to znów możemy sobie szukać partnerstwa, w którym będziemy ratować. A więc możemy, na przykład, sobie znaleźć na dzień dobry bardzo mocno chorego partnera którym po prostu będzie się trzeba cały czas opiekować, no i będzie go trzeba ratować, tak? Bo on sobie na przykład sam nie będzie mógł poradzić. Albo możemy sobie znaleźć partnerkę z ogromnymi długami, problemami finansowymi. Ja cię uratuję! Ja wiem, jak ratować. Albo na przykład możemy sobie znaleźć partnerkę, która właśnie się boryka z jakąś używką i z problemem używkowym. Czy to alkohol, czy to narkotyki, czy to inne uzależnienie. Ja cię uratuję. Ja przecież wiem, jak ratować. I my się znów, wspólnie świadomego, wklejamy w te partnerstwa, które na dzień dobry mają, kurde, tak trudne okoliczności. I my się w nich czujemy, może nie dobrze, nie użyję słowa dobrze, ale czujemy się na miejscu. O, teraz się będę realizować. A wiem, jak się realizować w roli ratownika. Będę ci ratownikiem. Albo będę ci matką, albo będę ci ojcem. Co ciekawe, to co bardzo często wybrzmiewa na warsztatach, kiedy pracuję z kobietami, to to, że kobiety bardzo często wchodzą w rolę matki, swojego partnera. Kobiety wchodzą w ogromny nadodpowiedzialności wobec swoich mężczyzn. To jest nagminne. To jest nagminne. I to nie jest tak, że to nie męczy. Kobiety przychodzą na warsztaty i mówią: Marianna, jestem tak kompletnie zmęczona tym partnerstwem, jestem tak totalnie wściekła na tego mężczyznę, że on nie bierze, że on nie robi, że on nie działa. Słuchajcie, tutaj też chciałabym, żebyście zrozumieli jedną bardzo ważną zależność: że dopóki ty w związku będziesz matką, dopóty on będzie synem, my współtworzymy jakąś dynamikę w relacji. Dopóki ty będziesz ratownikiem, ona będzie do uratowania. Dopóki ty będziesz ratownikiem, ona będzie za słaba, żeby w ogóle ratować samą siebie. Więc patrzcie, jaką dynamikę współtworzysz w relacji, bo, i pokazuje się to bardzo często, że kiedy kobieta rezygnuje z roli matki mężczyzna nagle staje do roli mężczyzny i wychodzi z roli dziecka że kiedy my i to trochę z podcastu o Ratowniku że kiedy my rezygnujemy z roli ratownika nagle ktoś odkrywa własną moc i własne zasoby żeby się sobą zaopiekować albo jest w stanie z zupełnie innego miejsca i z miejsca zupełnie innych dorosłych kompetencji poprosić o wsparcie a nie już się czuć ratowanym bezsilnym dzieckiem więc bardzo chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście przyjrzały i przyjrzeli się temu, jakie role ja realizowałam w partnerstwie, i znów, do jakiego partnerstwa weszłam z poziomu mojej potrzeby realizacji jakich ról. Zgadzało mi się to, zgodziło mi się to, że ja potrzebowałam realizować rolę tej, która będzie kontrolować, więc znalazłam sobie takiego, którego można kontrolować. Ja potrzebowałam realizować rolę ratowniczą, więc znalazłam sobie taką, którą będę mógł ratować. Ja potrzebowałam realizować rolę matki, więc znalazłam sobie takiego, który był synem. Popatrzcie sobie na to, bo to znów e, wpływa na nasz wybór takiego, a nie innego partnera i takiej, takie, a nie innej partnerki. Bo wyobraźcie sobie, <laughs> przepraszam, ale jeszcze tylko to powiem. E, wyobraźcie sobie, jakby się czuł ratownik, aktywny ratownik, który by nagle nie miał kogo ratować. No, to jest przedwczesna emerytura. Niewygodnie. Idziemy dalej. Co jeszcze wpływa na nasz wybór takiej, a nie innej partnerki i takiego, a nie innego partnera? Oczywiście, wzorzec z domu rodzinnego, czyli to, co my widzieliśmy jako dzieci w miłości, to, co my widzieliśmy jako dzieci w partnerstwie, to, co my widzieliśmy jako dzieci między mamą a tatą. No i znowu kilka pytań ode mnie. Jaką miłość widziałaś, widziałaś w domu rodzinnym? Jaka to była miłość? Bliska, daleka, spokojna, niestabilna, szarpiąca, harmonijna. I jaka to była miłość? Mówiąca. Cicha, intymna, zimna I jaka to była miłość? Dalej, co było dla mnie normą w miłości i niemiłości? Wiecie, co się na warsztatach często okazuje że dla wielu kobiet normą jest na przykład to, że one wszystko robią same, bo widziały swoją mamę, babcie, prababcię, które robiły wszystko same, i mężczyzn, które były którzy byli kompletnie nieobecni. Może się okazać, że normą jest to, że ludzie w miłości nie są blisko siebie, że ludzie w związkach nie są blisko siebie, bo na przykład, i znów to jest historia z warsztatów, opowiadacie często, że rodzice byli cały czas w rozjazdach, że się widywali od wielkiego dzwonu. Że mama pracowała tu, a tata pracował tam, a tata często wyjeżdżał. Co było normą w miłości i niemiłości? Idziemy dalej. Jak kobieta zwracała się do mężczyzny w Twoim domu rodzinnym czyli jak mama zwracała się do taty? Możesz też pomyśleć dalej jak babcia zwracała się do dziadka i jak mężczyzna zwracał się do kobiety. Jak tata zwracał się do mamy, jak dziadek zwracał się do babci. Czy w tych słowach była miłość? Czy w kłótniach, nieporozumieniach dwie osoby były skupione na rozwiązaniu tego problemu i tego konfliktu? A może chodziło tylko o to, żeby się zadźgać słowami? A może były krzyki i cisza, i obrażanie się, i manipulacja ciszą, i szantażowanie, i grożenie, że się wyprowadzisz, albo że ja się wyprowadzę, a może pakowanie i rozpakowywanie walizki, co było normą. Czy słyszałaś, żeby kiedyś Twoja mama powiedziała do taty: Kocham cię, albo cieszę się, że przy mnie jesteś? Czy słyszałaś, żeby kiedyś twój tata, czy słyszałaś także, żeby kiedyś twój tata powiedział do Twojej mamy: Jesteś piękna? Cieszę się, że mam taką kobietę. Cieszę się, że jestem z taką kobietą. Cieszę się, że taka kobieta mnie wybrała, już nie mówiąc nawet o takich zdaniach. Czy słyszałaś, Słyszałeś, żeby kiedykolwiek rodzice powiedzieli także: Cieszę się z ciebie do ciebie. I teraz też chciałabym to zaznaczyć: że wielu z nas, wielu z nas nie słyszało: Kocham Cię. Od rodziców. Wielu z nas nie słyszało Kocham Cię tyle razy, ile by chciało usłyszeć. Wielu z nas nie słyszało Cieszę się z Ciebie, synu, cieszę się z Ciebie, córko, ale chciałabym Wam coś pokazać. Czy jeżeli rodzice nawet do siebie nawzajem nie byli w stanie mówić Kocham Cię, czy oni mogli mówić Kocham Cię do dzieci? Jeżeli oni sami nie byli w stanie powiedzieć do siebie nawzajem, że się cieszę. Z Ciebie, czy z tego związku, czy z naszego życia, czy z tego, co mamy. Czy oni mogli to zanieść dalej? Brak rodzi brak. Pustka rodzi pustkę. To dlatego chciałoby mi się powiedzieć, że naszą robotą na życie dorosłe jest zagoić te pustki, po to, żeby następnym pokoleniom móc dać bez braków. Teraz do tego podpunktu. Wzorzec z domu rodzinnego, chciałabym dodać jeszcze cały system rodzinny, ponieważ na nasz wybór takiej, a nie innej partnerki, na nasz wybór takiego, a nie innego partnera wpływa nie tylko to, co widzieliśmy przy mamie i przy tacie, czyli jaka była miłość w naszym domu rodzinnym, jaka była miłość i niemiłość w naszym domu rodzinnym, ale także na nasz wybór takiej, a nie innej partnerki, partnera i takiego, a nie innego partnerstwa wpływa historia całego naszego systemu rodzinnego. A więc jak wyglądała miłość, jak wyglądały związki, jak wyglądała wspólnota, jak wyglądał podział ról i obowiązków w naszym systemie rodzinnym? I e, pozwolę sobie znów zadać wam kilka pytań. Pierwsze dwa pytania będą do kobiet, następne dwa pytania będą do mężczyzn. Więc pytanie do kobiet. Ile widziałaś szczęśliwych w miłości kobiet w swojej rodzinie? Popatrz szeroko. Czy była w ogóle chociażby jedna kobieta, która była prawdziwie szczęśliwa w miłości w Twojej rodzinie? Jak miały się kolejne pokolenia kobiet w związkach w Twoim systemie rodzinnym? Czyli jak te kobiety się miały? Czy one były zadowolone? Czy one były zmęczone? Czy one były zdominowane? Czy one były zastraszone, czy one były spokojne, szczęśliwe, czy one były równe? Czy tam było partnerstwo jakiekolwiek? I teraz popatrzmy sobie na stronę mężczyzn. Ile widziałeś szczęśliwych w miłości mężczyzn w swojej rodzinie? Ilu widziałeś szczęśliwych w miłości mężczyzn w swojej rodzinie? I jak miały się kolejne pokolenia mężczyzn w związkach w Twoim systemie rodzinnym? Jak oni się mieli, ci mężczyźni, w tych związkach? Czy oni byli szczęśliwi, a może oni byli w bólu, a może wiesz, że jest na przykład dziadek, który miał prawdziwą miłość, swoją pierwszą, ale nie mógł się z nią ożenić z jakichś przyczyn? U zresztą też takie historie mogą wybrzmiewać. Bardzo często się pokazuje na warsztatach i bardzo często też opowiadacie mi takie historie, że moja babcia nie była z tym, którego kochała. Wtedy z jakim ty zapisem możesz iść do życia? Ten, którego nie chcę, jest dla mnie dostępny, a ten, którego chcę, nie jest dla mnie dostępny. Albo inny zapis. Dzieci ma się z tym, z którym się do końca nie chce. więc te historie naszych przodków w miłości one także mają znaczenie jeżeli na przykład stoją za nami 3-4 pokolenia kobiet które są i które były zmęczone wściekłe rozżalone na tych mężczyzn to do jakiej miłości do jakich związków będzie cię pchało ale i jak ty się będziesz w tych związkach realizowała jeżeli za tobą stoją kobiety które Miały mężczyzn nieobecnych, bo wojna, a potem alkohol, to jakich ty dla siebie związków będziesz szukała? I jak ty na dzień dobry będziesz się z pola nieświadomego realizowała w tych związkach? Jeżeli stoją za tobą, drogi mężczyzno, trzy pokolenia mężczyzn, którzy byli spracowani, i nie widzący swoich rodzin, to jak ty będziesz wychodził do tego partnerstwa, i jak ty na dzień dobry będziesz się realizował w tym partnerstwie, czego ty tam dla siebie w ogóle będziesz szukał? A jeżeli jeszcze ci mężczyźni, którzy stoją za tobą, jako ulgę mieli na przykład alkohol, to sprawdź coś z Twoją ulgą, w co Ty uciekasz. Te wszystkie historie, które za nami stoją, i to dosłownie tak to sobie możecie wyobrazić, że stoją za Tobą ludzie, którzy byli tu przed Tobą i Ty jesteś tym kolejnym pokoleniem i to wszystko, co tam było, ma na Ciebie wpływ. Z tamtego byli dalej Twoi rodzice, a z Twoich rodziców byłeś dalej Ty i byłaś dalej Ty. I jakoś ta miłość tam płynęła. Pytanie jak? Dając jakie wzorce Dając jakie matryce, dając jakie zapisy, które ty dziś być może także realizujesz w swoich partnerstwach i w swoim partnerstwie? Bardzo często, i o tym mówił Bert Hellinger, znów ustawienia systemowe. Bardzo często pracuje w nas coś, co ja nazwałam pod punktem ślepa lojalność wobec systemu rodzinnego. Sformułowanie ślepa lojalność jest używane często w ustawieniach systemowych. I o co w tej ślepej lojalności chodzi? Chodzi o to, że my bardzo często realizujemy w sobie i sobą, swoim życiem, takie wewnętrzne zdanie. Ja, taka jak ty, mamo, ja, taki jak ty, tato. Ja, taka jak wy, drogie kobiety z mojej rodziny. Ja, taki jak, ja taki jak wy, drodzy mężczyźni z mojej rodziny. A więc być może, ja, taka jak ty, mamo. Ja, tak jak ty, mamo, będę nieszczęśliwa w miłości. Ja, tak jak ty, mamo, będę zdradzana. W związku. Ja tak, jak ty, mamo, będę ratowała mężczyznę. Ja tak jak ty, mamo, będę cierpiała. Ja tak jak ty, mamo, będę dawała się używać. Albo ja tak, jak wy drogie kobiety z mojej rodziny będę dawała się używać. Ja tak, jak wy drogie kobiety z mojej rodziny, będę zmęczona w miłości. Ja tak, jak wy, drogie kobiety z, z mojej rodziny, będę nieszczęśliwa w uczuciu. A może ja tak, jak ty, tato, będę ukrywał siebie prawdziwego w związku. Ja tak, jak ty, tato, będę uciekał w pracę. I milczenie. Ja tak jak ty, tato będę dawał na siebie krzyczeć. Ja tak jak ty, tato będę w związku bez miłości. Ja tak jak wy, drodzy mężczyźni z mojej rodziny, będę w związku bez miłości. Ja tak jak wy, drodzy mężczyźni z mojej rodziny, odejdę. Będę nieobecny. My z poziomu ślepej lojalności potrafimy realizować los dokładnie jeden do jednego. W tym samym trudzie, w jakim on na przykład funkcjonował przy naszej mamie, babci, prababci, w takim samym trudzie, w jakim ten los funkcjonował przy naszym tacie, dziadku czy pradziadku, potrafimy z poziomu ślepej, nieświadomej lojalności realizować dokładnie te same skrypty i dokładnie te same historie, co nasza mama, tata czy dalsi przodkowie. I jest w nas, e, kochani, nieświadomy poziom. W którym my mamy ogromną potrzebę przynależeć do naszego systemu rodzinnego. To dlatego my powtarzamy los naszej mamy, babci czy prababci, to dlatego my powielamy los naszego taty, dziadka czy pradziadka, ponieważ na nieuświadomionym poziomie jest w nas potrzeba przynależności. To jest pierwsza, pierwotna i podstawowa potrzeba nas już od narodzin przynależeć, i my za przynależność robimy wszystko. Bert Hellinger mówił, że za przynależność, mamo, mogę nawet zniszczyć swoje życie. Za przynależność, tato, mogę nawet zniszczyć swoje życie. I oczywiście, znów, to się nie dzieje z poziomu świadomego. Świadomie nikt z nas nie chce niszczyć swojego życia. Natomiast jeżeli my szukamy przynależności do naszej rodziny i przynależności do systemu rodzinnego, to tak możemy pewne aspekty... Losu naszej mamy czy naszego taty odtwarzać w naszym życiu, a także w naszym partnerstwie. Często jest tak, kochani, i to taki przyziemny, przyziemny przykład: często jest tak, że głównym tematem mamy i córki jest to beznadziejne partnerstwo mamy i beznadziejne partnerstwo córki. Często jest tak, że głównym tematem ojca i syna jest ta nieudana, Chujowa miłość. Więc zobaczcie, że to jest czasami przynależność, która jest bardzo wyraźna i bardzo widoczna. To tak jak na przykład możemy mieć trudno w macierzyństwie, czy trudno w rodzicielstwie w ogóle i tym się łapać z naszymi przodkami, tym się łapać z naszymi rodzicami, czy z naszym rodzeństwem, że jest trudno. Łatwiej jest tworzyć społeczność i przynależność, kiedy jest ciężko i trudno. Trudniej jest tworzyć przynależność i tworzyć społeczność, kiedy jest lekko, łatwo i szczęśliwie. I zastanów się sam, sama: czy jeżeli w Twojej rodzinie było tak dużo trudnych partnerstw, i Ty widzisz, na przykład, swoją mamę, która cały czas jest w trudnym partnerstwie z Twoim tatą, czy to jest łatwe dla Ciebie? żeby tworzyć swoje partnerstwo wobec tego szczęśliwe, lekkie, bezpieczne, przyjazne. A może to nie jest do końca takie oczywiste, bo na przykład jest część ciebie, która się boi reakcji mamy, albo która ma poczucie winy wobec mamy, że mama też powinna być taka szczęśliwa jak ja. I ja nie spocznę, dopóki mama nie będzie szczęśliwa. Ja sobie odmówię szczęścia, bo moja mama nie jest szczęśliwa. W związku z tym na koniec, bo zapewne zastanawiacie się, cholera jasna: i co ja mam teraz z tą całą wiedzą zrobić? Co ja mam zrobić z tą całą świadomością? Co ja mam skończyć partnerstwo? Bo weszłam w to partnerstwo na przykład z poziomu rany albo z poziomu traumy, więzi traumy w relacji interpersonalnej z mamą? Albo weszłam z poziomu lękowo-ambiwalentnego, albo unikającego, albo zdezorganizowanego stylu przywiązania? Cholera jasna! Ja muszę uciekać z tego partnerstwa? Nie. Nie. I powiem więcej. Zakańczanie partnerstwa w ciemno nic wam nie da. Dokładnie tak jak, ale to znów temat już na inny odcinek, dokładnie tak jak odcinanie się nic nie daje. Zakończenie partnerstwa w ciemno, a więc zakończanie partnerstwa na łubudu, jebut, bez samogojenia i bez zatrzymania, spowoduje, że za chwilę znajdziesz kolejnego, z którym otworzysz sobie dokładnie te same ranę. Spowoduje, że za chwilę znajdziesz kolejną, z którą otworzysz sobie dokładną, dokładnie te same ranę. Czyli teraz jesteś z Krysią? Odejdziesz od Krysi, bo stwierdziłeś, kurde, to nie te fundamenty. To był fundament rany, to był fundament deficytu, odchodzę od Ciebie. Jeżeli się nie zatrzymasz i nie zaczniesz się goić, za chwilę z Julką odtworzysz dokładnie to samo. Jesteś teraz z Krzyśkiem, stwierdzasz, kurde, to było z deficytu, to było z lękowa ambiwalentnego stylu przywiązania. Na przykład, w kółko żeśmy się szarpali w tym związku, ja się w kółko starałam, odchodzę. Jeżeli się nie zatrzymasz, nie zagoisz tego tematu. Dokładnie jeżeli chodzi o lękowe ambiwalentne, czyli po prostu tematu więzi, tematu relacji z mamą. Jeżeli się nad tym nie zatrzymasz, tego nie zagoisz, to za chwilę znajdziesz sobie e, jurka, z którym odtworzysz dokładnie to samo. Więc nie, nie chodzi o to, żeby <laughs> zakańczać partnerstwa. Chodzi o to, żeby nazwać. Przede wszystkim możesz sobie wziąć kartkę, długopis, a możesz po prostu gdzieś w sercu sobie to po cichu nazwać. Nazwij i napisz. Co ci się w tym związku odtwarzało, dlaczego z pola nieświadomego weszłaś i wszedłeś w to partnerstwo. Napisz, co trudnego tam pracowało, napisz, co przyciągnęło cię do tego człowieka. Jakie pustki, jakie braki, jakie traumy, jakie rany, jakie deficyty. A dalej zacznij ten temat goić. Zacznij ten temat koić. Bo już wiesz, z czym pracować, już wiesz, co ruszać. I kiedy staniesz z tym tematem do pracy ze sobą, mogą okazać się dwie rzeczy. Kiedy my stajemy do pracy ze sobą w partnerstwie, a to partnerstwo sobie funkcjonowało w jakiejś trudnej zależności i trudnej dynamice, jeden. Może okazać się, że całe partnerstwo ulega zmianie. Że ty, pracując ze sobą, stawiasz się do tej relacji z zupełnie innych punktów i zupełnie innych, już nieporanionych, pustych, proszących o zapełnienie miejsc. W związku z tym, że ty się stawiasz do relacji z innego punktu i z innego miejsca, środowisko zaczyna na to odpowiadać. Bo w zmianie zawsze chodzi o nas samych, tak? Kiedy my się zmieniamy, świat dookoła nas się zaczyna zmieniać. A więc nagle możesz mieć wrażenie, że partner czy partnerka się zmienił, zmieniła. Nagle możesz mieć wrażenie, że w ogóle w waszym domu, w, waszym, w całej dynamice partnerskiej jest kurde zupełnie inaczej. Kiedy ty na przykład zrezygnowałeś z roli matki, albo kiedy zrezygnowałeś z roli ojca, albo kiedy zrezygnowałeś z roli dziecka. Możesz mieć takie wrażenie, że wszystko, że w ogóle wszystko się zmieniło, po prostu. Że jest powiew świeżego wiatru, że jest między wami lepiej. Że jest więcej komunikacji, że jest lżej, że jest ba, nawet więcej dotyków i więcej seksu, co też często nam opowiada o jakości relacji partnerskiej. Albo i to jest ten mniej wygodny, nieżyczeniowy scenariusz, może się stać tak, że kiedy ty zaczniesz pracować ze swoimi traumami, zranieniami, ze swoją przeszłością, to nagle to partnerstwo zacznie się rozchodzić. Samo. I ty odkryjesz po domknięciu tych ran, do których gojenia staniesz, że ta osoba, ten partner czy ta partnerka pojawiła się w twoim życiu dokładnie po to, żebyście się spotkali tak, jak się spotkaliście, żebyście dali sobie to, co sobie nawzajem daliście, żebyś ty mogła czy mógł popatrzeć na ten swój temat, druga strona, żeby też w tym mogła popatrzeć na jakiś swój temat, ale że to dalej się nie uda, że to dalej do przodu nie pójdzie, bo na przykład będziesz czuła czy czuł, że tylko ty w tej całości robisz swoją robotę. I tak też się może wydarzyć. Jeżeli my jesteśmy jedynymi, którzy są zainteresowani zmianą jakości w partnerstwie, to to partnerstwo prędzej czy później się nie uda. Bo żeby się udało, musielibyśmy wejść w rolę ratowniczą i ciągnąć tego partnera czy tę partnerkę za ucho za sobą. A to nie jest miłość. Przymuszanie do zmian, do których ktoś nie chce stanąć, to nie miłość. I tak jak kiedy się goimy, rozwiązują się różne znajomości, przyjaźnie, czasami zmieniamy miejsce pracy, bo to stare miejsce pracy i ta atmosfera, która tam była, to już nie nasze. Już nie potrzebujemy być codziennie chwytani za gardło w pracy. A czasami jest tak, że kiedy stajemy do pracy ze sobą, to może się rozwiązać także partnerstwo. To taka pełna cena stawania do pracy ze sobą, to taka pełna cena gojenia. Nigdy do końca nie wiesz, decydując się na pracę ze sobą, i nigdy do końca nie wiesz, wybierając dla siebie daną formę terapii, co ulegnie zmianie i kiedy, co rozkwitnie, a co będziesz musiała i musiał pożegnać, albo inaczej, co zdecydujesz się pożegnać, dotykając w sobie zupełnie innego poczucia własnej wartości. Własnej sprawczości, własnej tożsamości, własnej autonomii. Tak więc, kochani, mam nadzieję, że przyjrzałyście i przyjrzeliście się temu, z jakich punktów i miejsc wybraliście i wybieraliście dla siebie takie partnerstwa i takie partnerstwa, a nie inne. Mam nadzieję, że pozwolicie sobie dokładnie popatrzeć na temat, który jest wasz, że pozwolicie sobie. Stanąć do pracy z tym, co prosi o zaopiekowanie i z tym, co prosi o gojenie. I mam nadzieję, że pozwolicie sobie na budowanie prawdziwie jakościowych, pełnych, bezpiecznych, stałych i stabilnych partnerstw, bo takie są w zasięgu każdego z nas. Dziękuję Wam. Za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję Wam za Waszą obecność i niech treść zasiewa. To co najlepsze. Ściskam Was mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Okolic ciała Tak właśnie mam.